Patrzcie, ja tu zachodzę 29 sierpnia 2022 roku, a tu jakiś gość, zobaczcie, co to jest, wow! Witam! Ale fajnie, żeś sobie zrobił, bajer. Cześć, a to jest ta... Czemu ta? Latarka, bo ja mówię, kurczę, co on się oświetlił, ten kabel fajnie wyglądał, wiesz, tak... No. Także już jesteś, o? Już gotowy od razu. Ja już wiesz, zaraz się rozgrzeję na tym, na ci powyciągam tutaj te piąteczki, co pominąłeś, nie? Słuchajcie, Radek mnie tutaj zagaduje, on już natargał 10 zł, ja mam dopiero złoty 20, teraz mi złotówka padła. Taka taktyka, nie? Zobacz, ale tą latarkę ma fajną, zobaczcie, kurczę, jest 3 razy skuteczniejsza niż ta firmowa. Zamontowana w wykrywaczu. I kolegi Radosława. Czego? Co to jest? Jakiś harms? Kuleczka. No, kuleczka z tego. Z Pandory? No, z Pandory jakaś. Ale ciepła woda, człowieku. No, piękna ty. Srebrna, co? Tak. Zobaczcie, jakie piękne sreberko, ażurowe. Panie, to nieco tanie rzeczy. Coś pięknego. Ja walnąłem zawieszkę, a kolega Radosław walnął bum buma. Piękna sprawa, zobaczcie. Super. Patrzcie, nie uwierzycie, jest druga fura. Także Radek dzisiaj szaleje. Piękna, naprawdę super. Piękna. Pokaż, czekaj. Kapselek. Sygnał na kapsel. Sygnał na kapsel, a wychodzą takie cuda. Patrzcie, jak głupieje simplex. Mamy kłopot, kurczę, simplexem. Ale jaka elastyczna ta, jak wędzisko. Ryby można łowić. Dokładnie. I przerzucić się na inne hobby. A ja tymczasem sobie wyłowiłem specjala. Taka sytuacja. O, patrzcie, jakie złoto trafiamy. Ja pierdzielę, kawał puchy jakiś. Tu jest złoto. Tak. Samo złoto. Coś pięknego. To są fanty, panie. Dla takich chwil warto żyć. Taka obrotówka wędkarska. Tu kolega mówi, że błyska. Ja się nie znam. Kolega łowi, więc... Patrzcie, Radosław kolejne złotko wytargał. Się dobrze podczyści i sprzeda. Przejdzie. Tak, no Allegro. To jest chyba od jakiejś żarówki gwint, co? Czy nie? Trochę tak. Ja tam nie wiem. Nie znam się. Słuchajcie, taki problem mamy z simplem. Może ktoś tutaj coś pomoże. Może będziecie mądrzejsi ode mnie. Wyraźnie się wzbudza przy poruszaniu. Albo wtyczka jest machnięta, albo elektronika. Co obstawiacie? Jakby ktoś chciał naprawić, to bardzo chętnie skorzystamy z waszej pomocy. Oczywiście nieodpłatnie. W ramach pomocy dobrosąsiedzkiej. No, słyszycie to? Na 100%, albo wtyczka machnięta. Ja obstawiam wtyczkę, poważnie. Komuś się linka zerwała ze smyczy. Komuś wpadła do wody, jakiemuś żeglarzowi. Położymy ją na brzeg. Może się jeszcze przyda komuś. Tam kolega Radek ze swoją gumową sztycą. Jak to zabrzmiało? Oj, proszę, mamy kupę złomu. Ja pierdzielek, ja lubię takie paluczki. Prawie jak czarne kciuki u Adiego. O, patrzcie, jakie mamy znajdy. Taki asortyment wychodzi. Coś pięknego, jakaś tuszonka. Ktoś tutaj miał biwak. Szyrutu tutu, kawał drutu, zobaczcie. No dzisiaj całkiem kiepsko, dopiero złoty 70. A Radek ma o wiele więcej, bo już przeszło dychę i tam zobaczcie, nie wiem czy widzicie, siedzi pod pomostem i dziubie za pomocą pinpointera XP. Czy ty idziesz mi coś pokazać? Nie, nie, niestety nie idę ci nic pokazać. Przyszedłem ci robić konkurencję tutaj. Patrzcie jak dziubie tam pod pomostem. Tam najwięcej dwójek i piątek leży. Na pewno. Także fajny sprzęcior, idę mu trochę poprzeszkadzać. Zrobię mu konkurencję, co wy na to? Ciekawe czy się wkurzy. A Radek mówi, że lepiej, żeby on znalazł to złoto, ale niestety to złoto znalazłem ja. Oczywiście się wygłupiamy, bo jest to aluminium, nie złoto, ale frajda jest taka sama. Znaczy nie, no trochę mniejsza, no, nie wygłupiajmy się. Przyszedłem zrobić konkurencję, jak chcesz to ci oddam to, jak chcesz. Dzięki, trzymaj, dzięki, trzymaj. Naprawdę. No. Koło 11 zł, złota obrączka, 2 samochodziki i to na kapsli. I zobaczcie, to jest urobek z jednego wykrywacza.
a to w podobnym czasie drugi wykrywacz. Pół tony kapsli, złoty 70 i srebrna zawieszka. I który wykrywacz co wyciągnął? Oczywiście to Legend, a to Simplex. I niech mi ktoś powie, że Simplex to jest zły sprzęt. No, zapraszam. Patrzcie, Radek tam ucieka. Kończy na dzisiaj. Trzymaj się, dzięki. Dokładnie, zawija ręcznik i leci. A my próbujemy wyciągnąć jakieś dziabongi. I ja mówię, co to za konkurencja w wodzie, a tu człowiek spinninguje sobie, w woderach stoi, elegancko, a ja sobie szukam skarbów. Taka zabawa. Oto mam już złoty 80, a więc trochę mi do radkowych 11 zł jeszcze brakuje. Sygnał jak dzwon, zobaczcie, komuś się ułamała taka łopatka niewielka i sru do wody. Tam sobie płynie pływak. A ja tutaj kapsle kopię. Kolejne groszaki. Taka bransoletka z wisienkami czy innymi owocami. Była zawieszka, jest i taki srebrny łańcuszek. No nie wpadła moneta, że nie wiem czy miałem 2,90 czy 3,90. No niech będzie, że miałem 2,90, a więc mam 3 złote. 3 złote 10 groszy, ale mam jeszcze sygnał tutaj. O. Nie 5 zł, a 50 groszy. Paliłem, że jakaś zawieszka, a to taki tam, wiecie, dzyndzelek od zamka. A wiatr cicho się zmaga. No czegoś takiego to się nie spodziewałem, zobaczcie. Piękny orzełek, Maria i krzyżyk. Masakra, co? No i pomału dochodzimy do 4 zł, także bida, panie. Brawo, pęka, równo 4 zł, aż słonko wylazło na tę okoliczność. Na samej mega płyciźnie wyciągam 22 grosze i maskę od auta. Z 4 zrobiło się 6, a z 6 zrobiło się 8. Taka sytuacja. I to w jedną chwilę. No i widzicie, wystarczyło wejść na piasek i już mam 9 z groszami. I niebezpiecznie zbliżamy się do 10 zł. Szaleństwo. A to jest dwójeczka z PRL-u. To końcóweczko do zamka kończę. Ustrugałem około 10 zł. Jakaś tam zawieszka. Nie było tak źle, nie było dobrze. Było fajnie, że spotkałem się z Radkiem. Pozdrawiam cię kolego, a was zapraszam na kolejne odcinki. Witam. Witam, witam. Jak tam dzisiaj? Dzisiaj kiepsko, 10 zł ustrugałem ledwo. 10 zł ustrugałem, nie? Także dobrze. No mogłoby być gorzej, nie? To będę oglądał. Tak. To ja mam 4 odcinki do przodu, to się pojawi za jakiś czas, nie? No, ja jutro będzie odcinek też. To fajnie.